Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, jak może wyglądać kohabitacja między nowym rządem opozycji a prezydentem, o tym, jak może też wyglądać nowa kontrofensywa polityczna Prawa i Sprawiedliwości i jak PiS odnajdzie się w roli partii opozycyjnej. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz właściciel agencji PR Timing. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I może od Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej zapowiadałem, że będziemy rozmawiać m.in. o nowej partii opozycyjnej. I pytanie numer jeden, po co PiS próbuje stworzyć jednak rząd? Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, no już prowadzą zaawansowane umowy nad powołaniem nowego rządu i dysponują odpowiednią większością, żeby taki rząd powołać. No niemniej jednak wydaje się, że PiS potrzebuje pewnego rodzaju może symbolu, mitu, żeby troszkę na wzór rządu Jana Olszewskiego czy obalenia rządu Jana Olszewskiego, żeby pokazać swoim wyborcom, których przecież było ponad 7 600 000 w ostatnich wyborach, że proszę bardzo, walczyliśmy do końca. Nasz kandydat przedstawił exposé, przedstawił program na dalszą kadencję, ale oto tutaj znalazła się koalicja wszyscy przeciwko nam i nie daliśmy rady. Być może to raczej chodzi bardziej o kwestię symboli, pewnego budowania mitów, pewnego pokazania elektoratowi, a także strukturą partii, że walczyliśmy do końca. Nie udało się dlatego, że wszyscy byli przeciwko nam, ale my przedstawiliśmy naszą wizję Polski i za chwilę się zderzycie z inną wizją i zobaczcie, kto jest druga. Ja to tak czytam, no bo raczej wszystkie sygnały na niebie i na ziemi wskazują, że no, opozycja zmierza ku podpisaniu czegoś porozumienia czy umowy koalicyjnej i dysponuje odpowiednią większością w parlamencie. Ale z drugiej strony stawia to w trudnej sytuacji premiera Morawieckiego, który będzie musiał przegrać. Jeśli się nic nie wydarzy nowego, no to wszystko wskazuje na to, że jednak opozycja przejmie władzę. No ale tak jak mówię, tu bardziej pewnie chodzi o kwestię symboli, niż może realne utrzymanie władzy. Co do tej przyszłości, no to też pytanie, jak PiS Pana zdaniem się odnajdzie jako partia opozycyjna? Pan był aktywnym politykiem w chwili, gdy PiS był w opozycji. No jak to może dzisiaj wyglądać? No, dla PiS-u najważniejsze są dzisiaj 2 czy 3 wyzwania. Jedno to utrzymać spoistość wewnątrz klubu, to znaczy, żeby żadni posłowie nie odpłynęli do władzy, a pamiętajmy, że to władza jest magnesem, który przyciąga. Czyli dzisiaj najważniejszym zadaniem i dla Jarosława Kaczyńskiego i dla jego najbliższych współpracowników to jest utrzymać tą liczbę posłów i senatorów, którą mają po wyborach. No zwłaszcza, że ta liczba posłów, ten klub 194-osobowy gwarantowałby na przykład obronę prezydenckiego weta, co jest istotne. To jest jedno takie zadanie, nazwijmy polityczne, sejmowe. No a drugie zadanie, czy wyzwanie, no to są zbliżające się wybory samorządowe i europejskie. No, szczególnie kładłem nacisk na te samorządowe, no bo one są ważne dla utrzymania, nazwijmy to, swoistości partii. Dzisiaj PiS rządzi w 7 sejmikach, ma wpływ na obsadzanie różnego rodzaju stanowisk, no i dla takiej partii, która przychodzi do opozycji, no ważne jest, aby jej działacze mieli też możliwość znalezienia, no mówiąc kolokwialnie, pracy czy stanowisk, więc w tym sensie to będzie trudna walka, no bo utrzymanie tych 7 sejmików nie będzie zadaniem łatwym. I to jest dzisiaj najważniejsze chyba wyzwanie dla Prawa i Sprawiedliwości. Utrzymać spoistość wewnętrzną, w szczególności spoistość klubu parlamentarnego i przygotować się do wyborów samorządowych. No mówię przede wszystkim samorządowych, bo od tego zależy często mnóstwo tysięcy działaczy partii. Wybory europejskie są też istotne, no ale tam pula, którą można zdobyć, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu stanowisk dla europosłów, więc ona już tak partyjnie nie waży. No i to są chyba najbliższe pół roku najważniejsze zadania dla PiS-u. A też wydaje się, że w Prawie i Sprawiedliwości nie ma też dyskusji o tym, żeby przyspieszać potencjalną zmianę na stanowisku szefa partii. To chyba jest dzisiaj poza dyskusją. No ja uważam, że dzisiaj pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest niezagrożona. To jest partia, która została zbudowana wokół prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński ma na nią ogromny wpływ. także w pewien sposób zabezpieczony statutowo, więc tutaj nie widzę przestrzeni do tego, żeby ktokolwiek mógł wystąpić z takim pomysłem, że proszę bardzo, ja kandyduję, ja chcę zostać prezesem. To w najbliższym czasie moim zdaniem się nie zdarzy, tym bardziej, że prezes pewnie będzie tą osobą, wokół którego działacze będą uważali, że należy dalej prowadzić politykę. No też z tego, co ja słyszałem, no to taka pierwsza data, gdy to jest w ogóle możliwe, żeby prezes Kaczyński przeszedł na emeryturę, to jest lipiec, czy okolice wakacji 2025 roku, czyli już po wszystkich wyborach, po wyborach do samorządu, wyborach do parlamentu, europarlamentu i oczywiście po wyborach prezydenckich. Więc to byłoby jeszcze dwa lata. Co pan na to? To brzmi realnie? Myślę, że też jakby chyba jeszcze kadencja prezesa też trwa, więc no, tak jak mówię, no są raczej takie dywagacje publicystyczne, one po wyborach, zwłaszcza kiedy partia traci władzę, są, no pojawiają się, ale tak jak mówię, no tutaj pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest niezagrożona, jest poczucie oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości, że zwycięstwo wyborcze, w sensie otrzymanie największej liczby głosów i procentowo i liczbowo nie przekłada się, raczej nie przełoży się na rządzenie i to jest pewien taki no rozczarowanie czy zawód, że PiS mówi, no tak, wygraliśmy wybory, ale pewnie rządzić nie będziemy, no ale tak jak mówię, te wybory nie zakończyły się dla PiS-u jakąś klęską, że nie wiem, że PiS zdobył 25% głosów, że ma 100 posłów i dlatego tutaj nie widzę przestrzeni na to, żeby ktokolwiek myślał o zmianie prezesa na poważnie. Wróćmy jeszcze do tej opozycyjności. Mariusz Błaszczak ma być nowym szefem klubu, a premier Mateusz Morawiecki już po tym, jak przestanie być premierem, ma być szefem takiego zespołu, który będzie rozliczał nową władzę. Tak się wydaje, że dla PiS-u ważne jest to, jak obaj panowie sobie ułożą współpracę, bo jedno i drugie się ze sobą zazębia. No, takie słychać głosy, zdaje się, że już nawet to, jeśli chodzi o pana Mariusza Błaszczaka, to jego nazwisko chyba już gdzieś oficjalnie się pojawiło, że będzie szefem klubu, no bo kiedyś był szefem klubu, zna posłów, posłowie go znają, jest zaufanym współpracownikiem od zdaje się, ponad 25 lat Jarosława Kaczyńskiego, no a rola premiera Mateusza Morawieckiego, no to troszeczkę tak jakby Prawo i Sprawiedliwość, no wychodziło z tym pomysłem trochę czy zespołu, nie wiem jak to się będzie nazywać, ale to trochę tak jakby był gabinet cieni. Wiem, że w polskich realiach on nie funkcjonuje, próbowano taki gabinet kilka razy tworzyć, partie, które były w opozycji i różnie to się kończyło. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie używać tej nazwy, no bo ona w polskich warunkach nie ma jakiegoś tam nie wiem, strasznie trwałych i dobrych konotacji, ale pewnie no też premier Morawiecki będzie musiał być w tym aspekcie jakoś wykorzystany jako ta osoba, która kontruje posunięcia rządu i przyszłego premiera. Ma być na pierwszej linii frontu, tak słyszałem, że ma być... No oczywiście trudno jest, żeby premier Morawiecki jest prawie premierem od 6 lat, jeśli chodzi o długość sprawowania urzędu, drugim po Donaldzie Tusku premierem, więc też pewnie partia, która przechodzi do opozycji, musi swojego byłego premiera wykorzystać. No właśnie chyba w taki sposób on wydaje się naturalny, jako ten recenzent przyszłego rządu, recenzent przyszłego premiera, który punktuje, który krytykuje, który występuje często w kontrze do szefa przyszłego rządu. No, którym będzie Donald Tusk. Myślę, że to dosyć... Tak, ta polaryzacja będzie... To partie opozycyjne już zapowiedziały oficjalnie, że ich kandydatem to już nie jest, to nie są spekulacje, oficjalnie słyszeliśmy i widzieliśmy to w zeszłym tygodniu, jak wszystkie partie, które zamierzają tworzyć nowy rząd, oświadczyły, że wspólnym kandydatem jest Donald Tusk. Co do tej opozycyjności, to jeszcze jest jeden aspekt, o którym też pan już wspomniał, czyli te potencjalne rozłamy lub odejścia. Bo zwykle w Prawie i Sprawiedliwości było tak, że po przegranych wyborach do takich odejść dochodziło. Dzisiaj się wydaje, że głównym punktem zapalnym może być Zbigniew Ziobro, czy Solidarna, Suwerenna Polska. Przepraszam. Myśli pan, że że Zbigniew Ziobro na razie będzie stawiał na bycie z PiS-em w tym wspólnym klubie opozycyjnym? Tu wiadomo było już od kilku lat, że Suwerenna Polska czasami ma trochę inną agendę polityczną niż Prawo i Sprawiedliwość. W różnych sprawach, często tych międzynarodowych, czy wymiar sprawiedliwości mówiła trochę innym głosem. Te napięcia było łagodzone, a przede wszystkim te napięcia łagodziło posiadanie władzy, czyli ta konstatacja, że nawet jak się w jakimś aspekcie różnimy, to lepiej sprawować władzę niż w opozycji. No i to na pewno było spoiwem, który trzymał Suwerenną Polskę, a wcześniej Solidarną Polskę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jak to będzie, kiedy jest się w opozycji, kiedy ma się mniejszy wpływ, kiedy nie można przeprowadzać swoich pomysłów, kiedy traci się stanowiska? No oczywiście to już będzie trudniejsze zadanie, no aczkolwiek też pamiętajmy, że znamy wszyscy historię prawicy z ostatnich 15-20 lat, no i znamy już pierwszy rozłam, czyli wtedy, kiedy właśnie powstawała Solidarna Polska i po raz pierwszy środowisko Zbigniewa Ziobry wyszło z Prawa i Sprawiedliwości. No i skończyło się to powrotem nie do partii jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko do wspólnej koalicji. I to myślę, że dla części polityków Solidarnej Polski, czy dzisiaj Suwerennej Polski, którzy pamiętają tamtą historię i pamiętają, jak trudno było przebić się na prawicę, jak trudno było złamać hegemonię PiS-u, myślę, że oni to gdzieś z tyłu głowy będą mieli, że nie jest łatwo konkurować z Prawem i Sprawiedliwością o ten sam, czy prawie ten sam elektorat, będąc w opozycji, walcząc o wpływy, no nie mając takich struktur, nie mając takich sił i środków. Więc myślę, że to raczej mogą być różnego rodzaju takie, nazwijmy to, włonie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, różnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że targi, ale pewne czasami no, takie wewnętrzne walki, które w jakiś sposób będą się kończyć jakimś kompromisem, czy jedna ze stron, czy któraś ze stron będą musiały trochę ustąpić, niż jakimś wyjściem, no bo tak jak mówię, to nawet jak dzisiaj Solidarna Polska ma wystarczającą liczbę posłów, żeby założyć swój klub, no to chyba jest jest pamięć w tej partii, że jeszcze próba tworzenia konkurencji na prawicy, będąc w opozycji, nie jest łatwa, jest ekstremalnie trudna i nie musi się kończyć sukcesem. A z drugiej strony też kalendarz moim zdaniem działa na niekorzyść Zbigniewa Ziobry w tym sensie, że no, gdyby teraz doszło do rozłamu, no to pierwsze wybory samorządowe wymagają ogromnych sił, środków, nakładów, list. Później potencjalnie łatwiejsze są dla samodzielnego startu wybory europejskie, ale to jest dopiero w maju przyszłego roku. Oczywiście to wszystko się może zdarzyć, ale tak jak pan mówi, no wybory samorządowe wymagają od każdej partii bardzo ogromnego zaangażowania członków partii, to często, żeby wystawić listy sejmikowe, listy w największych miastach, już nie mówię o mniejszych gminach czy o wszystkich powiatach, to wymaga często tysięcy ludzi, ogromnego zaangażowania, no i na pewno łatwiej Solidarnej Polsce będzie zdobyć mandaty sejmikowe, mandaty w powiatach, czy w radach miejskich, czy gminnych, no startują wspólnie z list Zjednoczonej Prawicy, no tak jak się udało, zdaje się 18 czy 19 posłom, kandydatom Suwerennej Polski zostać posłami ze wspólnych list Zjednoczonej Prawicy. Swoją drogą też ta liczba pokazuje, jakie były wewnętrzne kalkulacje w Prawie i Sprawiedliwości. Przecież spędziliśmy bardzo dużo czasu w tym roku wcześniej też zastanawiając się, jak prezes Kaczyński ułoży te listy. No i efekt jest taki, że Zbigniew Ziobro ma chyba taką samą siłę, jaką miał wcześniej w tym klubie. Bym powiedział, że ma praktycznie taką samą liczbę mandatów, choć chyba siłę ma troszkę większą, bo 18 posłów... Klub jest mniejszy. Ze 120, dokładnie. Wtedy klub liczył 230 kilku posłów, 235, czasami były jeszcze osoby, które formalnie w klubie nie były, ale głosowały z klubem Prawa i Sprawiedliwości. Dziś klub jest liczniejszy, a liczba posłów Zbigniew Ziobro prawie 10% ogólnej liczby posłów PiS-u, więc w tym sensie jest to wzmocnienie. Jeśli jednym z głównych założeń Prawa i Sprawiedliwości będzie utrzymanie tej liczby posłów tak żeby obronić tak zwane weto prezydenckie, czyli do tego trzeba około 185 posłów, no to ta liczba 18 posłów Suwerennej Polski jest kluczowa i to też w jakimś tam różnego rodzaju negocjacjach wewnętrznych na pewno może być wykorzystywana, żeby podbić swoją pozycję wewnątrz Zjednoczonej Prawicy w klubie, przy podziale stanowisk w komisjach i tak dalej. No to ciekawe, będzie to ciekawy proces wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości, bo też pamiętam, jakie było przejście, czy pamiętam, obserwowałem to przejście Platformy Obywatelskiej do opozycji w 2015 roku i nie było łatwo się zaadoptować, takie miałem wtedy wrażenie. No, oczywiście, tym bardziej, że proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat i jest sporo polityków, nazwijmy to, młodszego pokolenia, którzy nie byli w Sejmie, czy mało pamiętają czasy, kiedy PiS był w opozycji w latach 2007-2015. No, to są czasy, kiedy opozycja niewiele może zdziałać w Sejmie, jest wielokrotnie przegłosowywana. No dzisiaj dochodzi też taki brak sprawczości. No ileś osób straci stanowiska ministrów, podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu. Wcześniej mogli pewne różnego rodzaju decyzje przekuć, znaczy pewne pomysły przekuć od razu w życie, podjąć decyzję. Była ogólnie mówiąc sprawczość, jaką mają rządzący. No dzisiaj to jest tak, że pozostaje mównica sejmowa, pozostają media, a na koniec no, arytmetyka sejmowa jest taka, a nie inna, że wszelkie głosowania opozycja ma odpowiednią większość, żeby je wygrać. No i stąd mogą rzeczywiście rodzić się pewnego rodzaju frustracje, wkurzenie, no bo większość posłów Prawa i Sprawiedliwości nie pamięta czasów, kiedy sami byli w opozycji i dla wielu to może być taki zwykły szok, że jak to przegrywamy głosowania, jak to wszystkie nasze wnioski są odrzucane, nasze ustawy, nasze uchwały. To pod tym względem to zawsze pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące są trudne, zwłaszcza dla tych posłów, którzy wcześniej tego nie doświadczyli. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 8 lat tego parlamentu, no to Prawo i Sprawiedliwość nie dawało zbyt wielkiego pola manewru, tak mówiąc bardzo dyplomatycznie, obecnej opozycji. No i teraz może być tak, że... Mówiąc dyplomatycznie, opozycja, czy wielu polityków, dzisiejsza opozycja, a za chwilę koalicji rządowej to pamięta i pewnie też nowych reguł nie wprowadzi. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o... W podobny sposób postępować. Na koniec chcę jeszcze zapytać o prezydenta. W co będzie... Mówiąc tak wprost, będzie dzisiaj grał prezydent Duda. Jak pan sądzi, czy ten wynik tych wyborów jakoś zmienił jego nastawienie? Tego nie wiem. Najlepiej jakby pan redaktor zaprosił nowego szefa gabinetu politycznego, pana ministra Marcina Mastaleka i pewnie by może panu coś zdradził. To na pewno, a tak mówiąc już bez wchodzenia w szczegóły, bo pewnie już na to nie ma czasu, no to jest okres koabitacji. Może mało kto pamięta, ale drugi okres koabitacji prezydenta Andrzeja Dudy, bo był taki krótki okres, zdaje się 3,5 miesięcy od 6 sierpnia 2015 roku do listopada, kiedy był rząd jeszcze Ewy Kopacz, a Andrzej Duda był już prezydentem. I to był taki krótki okres koabitacji, tam niewiele się działo w takim sensie, że już była kampania parlamentarna, ale to też nie był jakiś okres, nie wiem, jakiejś świetnej współpracy. No dzisiaj ta współpraca może być o tyle trudniejsza, że na pewno z zapowiedzi wiemy, że prezydent Andrzej Duda na pewno będzie bronił tych tematów, tych spraw, które razem ze Zjednoczoną Prawicą przeprowadzał i które były elementem jego programu, czyli różnego rodzaju czy programy społeczne, także pewnie różnego rodzaju kwestie reform wymiaru sprawiedliwości. No to będą tematy, gdzie prezydent będzie bronił tych rzeczy, które przeprowadził z obozem Zjednoczonej Prawicy. No i oczywiście tutaj jest takie pewne pole do napięć, no ale zobaczymy. Nie chcę tego rozstrzygać, bo zobaczymy też, jakie będzie nastawienie tworzącej się obecnie koalicji do prezydenta. Pamiętając jednak, że to są, rząd będzie, nazwijmy to, pochodził z kilku partii, które no, też wobec prezydenta były w opozycji, czyli klasyczna koabitacja, która nawet w warunkach takich państw jak Francja nigdy nie jest łatwa, no, a w Polsce myślę, że kilkukrotnie to przerabialiśmy, czy za Aleksandra Kwaśniewskiego, czy za Świętopełka Rachalczyńskiego, że to zawsze były raczej momenty, zdarzały się, czy nawet często były momenty trudnej współpracy. O tym, jak będzie ta kohabitacja przebiegała, będziemy oczywiście jeszcze wielokrotnie mówić w Rzecz o Polityce. Teraz bardzo już dziękuję Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz PR-owiec, właściciel agencji PR Timing. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.